To się na pewno przyda. Dobrze, przyda się. Lekkie to nie jest. Dobrze, że przyszłaś. Naprawdę? Czemu? Wspólne zainteresowania. Nazywam się Neil. Patrz tam, widzisz skały? Pod nimi mają obóz bandyci. Wystarczy poruszyć kamienie i wypełzną stamtąd. Niczym robale. Zbuję. O co tu przyszli? Nora mają kłopoty. Plotki są szybkie jak wiatr. Bez wojów strzegących granic zabójcy je przekraczają dla sportu. Mój partner i ja tropimy gnojków od dawna. Dobry tropiciel, ale zostawił mnie samego. Rozmawialiśmy już na ten temat. Ale rozumiem. Za długo już palce rwały się do łuku. A może popracujemy razem? Zabijemy ich? No nie wiem. Nie mam powodów, by ci ufać. Zaufanie to rzadki skarb, prawda? Jestem tylko podróżnym. Z łukiem, myślami o stanie tych ziem i zaginionym partnerze. Nie wiem, czy w tobie cokolwiek jest tylko. Powiem to inaczej. Jesteś bandytą? Pewnie, że nie. Więc nie musisz się mnie bać. W porządku. Ktoś musi ich powstrzymać. Tak zrobimy. Powstrzymamy ich przed wszystkim. Prócz chwili krzyku. Prowadź zatem, dziewczę. Chętnie zobaczę, do czego jesteś zdolna. To alarm. Niech pohałasują, to będzie ich więcej. Taka premia. A jak jesteś herosem, co lubi dokładki, to są jeszcze jeńcy. Ziemia jest spragniona deszczu. Ja? Mniej. Thank you.
powiedziałam, że spotkam się z Varlem i Soną przy Czerwonych Echach. Zwróciło ich uwagę. To alarm. Narobi dość hałasu, żeby zbiegło się ich więcej. Droga!
więźniowie. To nie tylko rzeźnicy, ale handlarze niewolników. Nie ruszać się! Muszę przycelować. Droga, widzisz? A wróg ciebie nie. Tutaj, wasza mać! No! Zróbcie swoją przyczepuszczą. Chwilę. Porozmawiajmy.
to zaszczyt. Ja... Święta Wszechmatko. W porządku? Trzeba ci czegoś? Tak. Widzieliśmy, jak pozbyłaś się tych bandytów z obozu. Dziękujemy. Oni nas okradali. Ganiali po nocy, wyśmiewali. Myśmy są wyrzutki, nie woje. Prawie bezbronni. Skąd przybywacie? Część z nas przemierza świętą ziemię od lat. Ja natomiast... Moja wioska została spalona podczas krwawych łowów. Wiesz, strasznie żałuję, że ich wtedy nie obroniłem, ale byłem wyrzutkiem, zanim przyszli tutaj Kardża. W jaki sposób się tu znaleźliście? Dziwi cię, że rozmawiamy, chociaż prawo tego zabrania. Widzisz, nie mamy innego wyjścia. Tutaj, poza obręczą, sami. Nie osądzałam was. Sama byłam wyrzutkiem. Wybacz mi. Słusznie pytasz. To ja ich do tego przekonałem. Powiedziałem innym, że zostaliśmy tylko wygnani, a nie skazani na śmierć. Mądre podejście. Jak zostałeś wyrzutkiem? Byłem głupi. Nie robiłem tego, co mi kazano. Unikałem polowania przy każdej nadarzającej się okazji. Kłóciłem się z rodziną non-stop. Wdawałem się w bójki. Ale kiedyś coś poszło nie tak. Miałem szczęście, a on go nie miał. Zginął. Nikt nie widział, co się tam wydarzyło. Zasłużyłem sobie na to wygnanie. Nie wyglądasz na tego, kogo opisujesz. Mam nadzieję. Wszyscy jesteśmy wyrzutkami. Możemy przetrwać tylko trzymając się razem. Ten obóz może nam teraz służyć jako dom. Pozwolisz nam zostać, nawet jeśli przez to prawa naszego plemienia są łamane? Jasne, oczywiście. Kamień spadł mi z serca. Jesteś dla nas inspiracją. Dziękujemy. Miłe uczucie, co nie? Zatrzymaj je jeszcze przez jeden oddech i wypuść. Ach, nie wiem, gdzie twój partner. Zabili go. Nie dziwi mnie to wcale. Był zbyt pewny siebie po tym, jak pociął ostatni obóz bandytów. Myślałem, że mamy umowę. Traktujemy zabijanie jako formę wyzwania. Ale nieważne. W dziczy nie ma nic strasznego, tylko ja i mój głos naszych zębów. Twój łuk ma imię? Twój nie ma? Bandyci coś ci zrobili? Robią coś wszystkim. Żyją podle, więc muszą i podle umierać. Więc polujesz, by pomóc innym? Nie, nie. Dla sportu. Nie mogę już czekać na wojnę. Życie jest za krótkie, a dreszcz śmierci zbyt mocny.
Jak zabijesz kogoś z plemienia, będzie kara. Upoluj dzika, marudzą, że mięso marnujesz. A bandyta, oni są źli, chętni do bitki. I nikt nie marudzi, jak zginą. Nie wiem, kto jest gorszy. Ty czy oni? My stoimy, oni nie. Znaczy, byliśmy lepsi. Nie jesteś wędrowcem. Ta zbroja była robiona na miarę. No i widać, jak trzymasz łuk. Jestem zatroskanym podróżnikiem. Byłem żołnierzem. I to zanim nawet wybuchła jakakolwiek wojna. Gdzie grot strzały mija zbroję i skórę, tam moje miejsce. Dlatego jestem wiecznym poszukiwaczem. To jak powrót do domu. Myślałeś kiedyś o polowaniu na maszyny? Nie, one nie mają tego błysku w oku. Załatwione. Tu? Niestety tak. Ale nasz świat jest w ruinie, a bandyci wręcz uwielbiają ruiny. Nie możesz pozwolić, żeby tak się panoszyli. Jeszcze się spotkamy. Może, jeśli inaczej się nie da. Jak na siebie wpadniemy, nie będzie problemu. Wybacz mi naszą słabość. Pokaż nam, jak odkupić winę, a będzie łatwiej.
śnieg. Cieplej już raczej nie będzie. Co ci się stało? Wszystko dobrze? O, te rany. Jak to? Goniłam żuwacza w galopie. Tak zajęta zwierzyną, że nie zauważyłam, gdzie pędzę. W ten sposób trafiłam wprost na wylot kotła. Kocioł? Co to? A, jesteś z obręczy, dlatego nigdy ich nie widziałaś. Kocioł trochę przypomina drzwi, tak myślę. Nikt nie wie, co jest za nimi. Ponoć to tam powstają maszyny. Albo że to gniazdo złego, gdzie trwają duchy metalowych diabłów. Dla mnie nie ma różnicy. Czym by nie były, są zakazane. Wspomniałaś wcześniej o lekcji. Czego cię nauczyła? Kiedy stanęłam przed kotłem, zwierzyna pierzchła, a ja trwałam. Oniemiała z zachwytu. Przez chwilę znów byłam dzieckiem. Urzeczonym barwnymi historiami myśliwych przy ognisku. Strasznie chciałam zobaczyć, co jest w środku. Wtedy zaatakowała czujka, ponieważ kotły są strzeżone. Ledwo ją pokonałam, a to mam na pamiątkę. Nie bez powodu matrony zakazały tam wstępu i nie chodzi o względy bezpieczeństwa. Nie powinniśmy wiedzieć, co tam jest. Nigdy już się nie zawaham. Blizna mi o tym przypomni. Ale przez moment coś czułaś. Radość, odkrycia. To na pewno coś złego? Chyba tak, prawda? No bo skąd niby ta kara? Gdzie mogę znaleźć ten kocioł? Moja rada brzmi: nie szukaj. To chociaż powiedz, czego mam unikać. Sprytnie. Ale nie na tyle, by posłuchać mojej przestrogi. Dobra, rób co chcesz. Nie powstrzymam cię. Jest na północ stąd, za czerwonymi skałami, wykuty w zboczu góry. Tylko pamiętaj, nie powinnaś tam iść. Możesz teraz się załamać. Plemię cię potrzebuje. Nie mogę patrzeć na te skażone maszyny. Oto i ona! Bo jest poszukująca? Ale jestem mądrzejsza. Podejdź tu. Niech masz znak poszukującej. Moi strażnicy cię dostrzegli. Marea, tak? Podobno znasz drogę do południka. Do stolicy Kardża. Dotrzesz tam drogą na zachód, ale ich żołnierze zatrzymają cię daleko przed miastem. Niech próbują. Chodzi o to, że przejścia między wschodem a zachodem strzeże fort Kardża. Ponoć Kardża zapieczętowali bramę w obawie przed maszynami grasującymi na świętej ziemi. Więc gdy zniszczę skażone maszyny, otworzą granicę? Chyba tak, ale moi ludzie ci nie pomogą. Kto mówi, że jej chce? Oczyścisz dolinę. I to samodzielnie. Dobrze strzelam. Oby bardzo dobrze, Aloy. To ty odpowiadasz za obronę? Korona matki broni się sama. W czasie wojny przetrwała 15 szturmów i odparła 3 inwazje. Przeżyjemy to. Próba dorównania świetlanej przeszłości wielu posłała na śmierć. Pewnie tego nie wiesz, ale ja też wygrałam swoją próbę. Tak jak ty, zaczęłam z opóźnieniem i musiałam znaleźć skrót. Ledwo się udało. Podczas biegu złamałam kostkę. To nie jest żadna próba, Marea, to życie. Nie rozumiesz mnie. Służba w koronie matki? Sama o to poprosiłam. To była moja nagroda. Próby dorównania świetlanej przeszłości Nora nie zabiły mnie. Ale jeśli tak musi być, to niech będzie. Korona matki strzeże krańca świętej ziemi, tak? Wielu tu macie przybyszów? Tak. Oczywiście nie w samej wiosce, ale w dolinie poniżej. Od końca wojny obcym wolno wchodzić do doliny i Nora mogą z nimi handlować, jeśli zechcą. To takie pośrednie miejsce. Nie należy ani do obcych, ani do nas. Jeśli cię to ciekawi, odwiedź obóz łowców. To tylko garstka obskurnych namiotów, ale dla obcych stanowi dogodny przystanek. Idealne miejsce, by wypytać o południk. Jak daleko sięga skażenie? Widziałam je u maszyn na skraju doliny.
Pojedyncze przypadki zdarzają się też ponoć na południu. Czymkolwiek jest, wpływa nie tylko na maszyny. Wypala ciało i wycieńcza rannych. Czy skażone maszyny mają słabe strony? Zdaje się, że ogień działa na nie silniej niż na zwykłe. Małe pocieszenie. Tylko bogini może uwolnić od tej klątwy. Chyba, że odkryjemy, co się za tym kryje i powstrzymamy to. Matrony przemówiły, Aloy. Możemy tylko walczyć i modlić się do bogini. Więc Fort Carja znajduje się na zachodzie, a dopiero za nim południk? Nazywają to miejsce wieżą dnia. To niedaleko zapomnianej wioski. Zapomnianej wioski? Kiedyś miała nazwę, ale nieważne. Urodziłam się tam. Co się z nią stało? Wojna. Carja zniszczyli ją podczas krwawych łowów. Miałam wtedy 15 lat, uciekłam. Innym się nie udało. Nora wycofali się aż tutaj, do korony. Zostawiliśmy dolinę za sobą. Nawet teraz, kiedy wojna już za nami, pozostawiamy dolinę w spokoju. Jako bufor między Królestwem Słońca a naszą świętą ziemią. Powinnam iść. Dobrze. Uważaj na siebie, Aloy. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Masz wiedzieć, że maszyna jest skażona? To moja wina. Trzeba było stamtąd wiać. Poszukująca. Ta, która była wyrzutkiem. Moi kompani z łowów, oni wszyscy... Walczyłaś z zabójcami. Tymi, co zaatakowali na próbie. Ocaliłaś wiele osób. Chciałabym móc ocalić wszystkich. Czy ty... Jak daleko poszłaś za zabójcami? Do czego zmierzasz? Martwisz się, że grupa myśliwych została zabita? Są gorsze rzeczy niż śmierć. Co jest gorsze od śmierci? Ja... Nie jestem taki jak ty. Nie mógłbym żyć jako wyrzutek. Boję się, że oni poszli do ruin. Nie mogę tam iść, bo stanę się wyrzutkiem. Ale nie mogę też ich zostawić. Co wy tu robiliście? Po próbie byliśmy tak wściekli. Chcieliśmy odwetu. A te skażone maszyny pozostawiły za sobą trop. Dopadliśmy je o zmroku. Walczyliśmy z całych sił. Niewiele widziałem w tych ciemnościach i w zamieszaniu. Maszyny zaatakowały i zostałem sam. Potem wróciłem tutaj, ale moi kompani... Twoi kompani... Przepadli. Powiedz, czego potrzebujesz, bez zagadek. Znajdź mych przyjaciół. Tak bardzo chcieliśmy walczyć z maszynami, że nie zauważyliśmy, że zbliżamy się do ruin. Jesteś poszukującą. Możesz wejść do diablego pragnienia bez obaw. Ale proszę, zlituj się nad nami. Nie mów nikomu, że tam byliśmy. Spokojnie, nie masz się czym martwić. Zobaczę, co da się zrobić w ich sprawie. Boli mnie, ale jestem mądrzejsza. To moja wina. Trzeba było stamtąd wiać. Wojowniczko! Koronie matki przydałby się twój łuk. Mój? Jesteś wojowniczką, prawda? Potrzebujemy skurdzików. Nasz szwacz zacharowuje się na śmierć przy płaszczach i pancerzach. Na dziki dobrze polowało się na wschodzie, za wodospadem. Ale teraz grasuje tam maszyna. Gdy ją ujrzałem, zapomniałem o łowach i ukryłem się. Napiąłem łuk, ale wtedy mi... To żaden wstyd przeżyć kolejny dzień. Nie, nie. Pierścień mi się obluzował. To był mój amulet. Matka mojej matki dawno temu wydarła go z paszczy maszyny. Tak bardzo ufasz pierścieniowi? Po wszystkim, co zaszło, potrzebuję szczęścia równie mocno, co szczep skór. Zobaczę, co znajdę. Jeśli pomożesz, będę ci wdzięczny. Gdy tutaj wrócisz, będę przy ognisku. Trzeba było stamtąd wiać. A, to ty. Wyrzutek, a teraz poszukująca.
Ponoć dobra jesteś z łukiem i włócznią. Niektórzy mówią, że najlepsza. Pobrzmiewa w tym wyzwanie. Nie jestem zainteresowana, mam ważniejsze sprawy. Och, rozumiem. Poszukująca nie ma czasu dla nas, zwykłych Nora. Jest zbyt zajęta maszynami i zbójami. Cóż, to nie ja walczyłem ze skażonymi. Nie tańczyłem z demonami. Ale zdobyłem kilka słońc na terenach łowieckich. A ty? Czy twoje poszukiwanie nie zawiodło cię aż tam? Jak zdobyłeś te słońce? Powaliłem maszyny każdą z różnych typów strzał. Mrożącą, ognistą i porażającą. Jeśli chcesz podjąć próbę, dobrze się przygotuj. Ale poszukująca jest zawsze przygotowana, nie? Byłeś na terenach łowieckich w Dolinie Żlebie? Czy to są jeszcze święte ziemie? No, zależy, kogo spytasz. Kiedyś były nasze, ale od końca krwawych łowów granica jest sporna. Większość Nora tam się nie zapuszcza, ale matrony nie wygnają nikogo, kto tam wejdzie. A jeśli chodzi o same tereny, strażnik jest skardża. Nie może nikomu zakazać prób, ale bądź proszę łagodna. Tak się boi Nora, że mógłby ze skóry wyskoczyć. Chcesz wpienić każdego rozmówcę? Tylko rudę poszukujące o wielkiej reputacji. A jak często cię odwiedzają? Dzisiaj akurat jesteś pierwsza. Jeśli ruszysz na tereny łowieckie, postaraj się zdobyć żar słońce. Jak ci się uda, wygrasz ze mną. Załatwione. Ty jesteś Solaj? Jan mówi, że twoja bratanica mogła tu być. Nakoa. Nie mam ci nic do powiedzenia. Ja chcę tylko pomóc. Jestem poszukującą Nora. To Jan poprosił o przysługę. Nikomu nie powiem o naszej rozmowie. Ja dałam jej niezbędne zapasy. Poszła do wieży dnia, szukając Zaida. Nie mogłam jej powstrzymać. Powiedz mi coś o wieży dnia. To Fort Kardża. Na granicy. Kiedyś te łotry trzymały tam pojmanych, a potem wysyłały do południka na rzeź. Mówiłam na Koi, by nie szła. Nie miała tam czego szukać. Ale nie słuchała. Pragnęła wyłącznie śmierci Zaida. Co wiesz o Zaidzie? To wściekła bestia, morderca. Najgorszy krwawy łowca. Zabił mojego brata, a na Koa patrzyła z ukrycia. Choć błagałam, by tego nie robiła, sama tego pragnęłam. Zupełnie jak śmierci Zaida. Nie wyobrażasz sobie, jak to jest. On zmasakrował mojego brata, a teraz cieszy się wolnością u Kardża. Rozumiem. Lepiej niż myślisz. Poszukam na Koi, kiedy dotrę do wieży dnia. Nie wiem, czy tam dotrzesz. Słyszałam, że zamknęli bramy przez to skażenie wśród maszyn. Marea wie więcej. Tylko nie mów o naszej rozmowie. Dobrze. Obiecuję. Użyliśmy sobie na ich przebaczenie.
nic na razie. Mogła się podnosić. Byłoby to ciekawe, gdyby nie szukały mnie. Spokojnie, spokojnie.
musi być sposób przeprowadzenia tej maszyny. Nie obejdzie się bez walki. Może Fokus pokaże mi coś nowego? Trudno rozróżnić te ślady, ale to był Taim i Dzik. Żadnych śladów. Ciekawe, co go zabiło. Coś utkwiło mu w gardle. Zobaczmy. Ale tak, to pierścień Taima.
Na pewno się przyda. Nie ma miejsca.
Słusznie ty tu ponosisz winę. Utknąłem tu! Jest tam kto? Cokolwiek! Proszę! Pomocy! Ktoś tam jest? Dzięki Wszechmatce. Myślałem, że już nie wyjdę. Co się stało? Gang wyrzutków, to się stało. Wpadli tu, skradli śniwierzbę i zostawili. Jakiś gang wyrzutków? Tak, gang. Rozwalili drzwi. Nie miałem szans. Wzięli śniwierzbę i zostawili mnie na śmierć. Dlaczego mieliby ukraść śniwierzbę? Ponieważ to wyjątkowo drogie ziele, oczywiście. Żałośni złodzieje. Wzięli tylko to? Nie. Pamiętaj me słowa. Mają układ z obcymi. Potrzebują okruchów i zabiją za nie. Powiedz, którędy poszli. Myślę, że w góry. Może ich jeszcze złapiesz. Cokolwiek zrobisz, niech ich wygląd cię nie zmyli. Zabiją cię bez mrugnięcia okiem. Muszę złapać oddech. Tak, mógłbyś przestać gadać.
Musieli zostawić ślady. Ktoś niedawno stąd ruszył. W pośpiechu. Wyrzutki, które zabrały śniwierzbę, mają kłopoty. Dziękujemy ci, jeśli wdzięczność wyrzutków coś dla ciebie znaczy. Znaczy. Ocaliłaś nas i chcesz jeszcze rozmawiać? Matrony wygnały mnie po urodzeniu. Prawa Nora niewiele dla mnie znaczą. Pamiętam, to ty nigdy nie miałaś matki. Nie jesteś już wyrzutkiem? Nie, poszukującą. Szukam śniwierzby. To może być kłopot. Jakie przestępstwa popełniliście? Pobiłem tego, co zabrał zdobycz. To był mój błąd. Inni łamali nasze zwyczaje albo zapuszczali się w świat metalu. Nie ma tu morderców, jeśli o to ci chodzi. Podobno pobiłeś Jana. Chłopak nawet nie wiedział, co się dzieje. To tchórz. Nic mu się nie stało, ale może tego nie zauważył. Czemu wzięliście śniwierzbę? Ponieważ mamy rannych. Nie jesteśmy złodziejami. Z tym plemieniem stało się coś strasznego. Wojownicy nie zapewniają ochrony. Maszyny są wściekłe, a bandyci grasują po naszej świętej ziemi. Jak sądzisz, czemu porzuciliśmy zwyczaja i łączymy się w grupy? Nie mieliśmy żadnego wyboru. Mimo to nie kradliśmy. Mieliśmy zamiar zapłacić Janowi później. Ale on z nami nie rozmawia. Inni też chcą śniwierzby. Nie możesz jej wziąć. Prosisz czy żądasz? Mówię. Jak do człowieka. Rozumiem. Może nie potrzebujemy więcej. Po wszystkim, co zaszło, baliśmy się i wzięliśmy wszystko. Proszę, zatrzymam część, ale reszta niech trafi do potrzebujących. Dopilnuję tego. Tymczasem pilnujcie się. I bądźcie czujni.
Oto śni wierzba. Zaniesie ją Fii na wzniesienie matki. Ranni wojownicy bardzo jej potrzebują. Pewnie. No ale co się stało z wyrzutkami? Zapłacili w końcu za swe zbrodnie? Zbieranie się razem. Rozmowy ze sobą. I z nami. Nie miałaś dla nich litości? Nie wiesz, kim jestem, prawda? A co? Wychowałam się jako wyrzutek w górach nad sercem matki. Przeklęta sierota. Jakbym wiedział, słowa bym z tobą nie zamienił. To zabawne, że tak nie znosisz wyrzutków, Jan. Żyjąc tu sam, praktycznie się nim stałeś. Sam sobie jestem towarzystwem. To dobrze się składa, bo jakoś nie widzę kolejki chętnych na pogawędki z tobą. Poza wyrzutkami potrzebującymi śniwierzby. Dosyć tego. Masz przekazać Fii śniwierzbę. Albo tu wrócę. Będę musiała coś zostawić. Zachowam to na szlak. Mogę ich wkrótce potrzebować. Hmm.
by tego potrzebowała. Mam nadzieję, że coś kupisz. Przydałyby się okruchy. Ruszam nad granicę. Jesteś kupcem. Wiesz coś o stolicy Kardża, mieście zwanym Południkiem? Nigdy nie byłem poza świętą ziemią, ale od czasu do czasu handluję z pionierami Kardża. Tak se myślę, że za dobrze tam mają. Co do Południka, to ciągle o nim mówią. Miasto usytuowane na płaskowyżu. Wieże do nieba, wysokie jak góry. W jaki sposób Kardża wznieśli takie cuda? Niewolnictwo. Ale ten ich nowy król Słońce go zakazał. Chyba sprawiedliwość mu milsza niż budownictwo, e? Coś ci się podoba? Na pewno tak. To ja idę. Życzę powodzenia. Dzięki. Ja też. Nie dla wojów. To moja. Ciężko się robi. Wszystko białe. Jak poszło na polowaniu? Mam skóry dzików i twój szczęśliwy pierścień, Taimie. Chwała Wszechmatce. I tobie, oczywiście. Gdzie go znalazłaś? W gardle dzika. Niezbyt szczęśliwie dla niego. Ja chyba od tej pory będę go nosić na szyi.